Witajcie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy sobie trochę teoretyzować. Mam na myśli pytania, które zadajecie za pośrednictwem mojego profilu, jak również profilu naszej siódemeczki. Mam tu tak kilka pytań i postaram się pokrótce, mam nadzieję, tak zadowalająco odpowiedzieć. Pierwsze pytanie dotyczy takie, no można powiedzieć, bardzo bieżące, bo wszyscy jesteśmy, większości ludzi w tym okresie jest w trakcie redukcji i właśnie to pytanie dotyczy redukcji, a dokładnie przeczytam, po redukcji mam bardzo niski body fat, ale trzymam tłuszcz i wodę w dolnych partiach brzucha i nogach. Jak sobie z tym poradzić? Pytanie jest takie dość ogólne, ale wiadomo, że bardzo powszechne, bo wielu ludzi dokonując redukcji tkanki tłuszczowej często popełnia błędy. Błędy często są związane z dietą, czy to z treningiem, albo z doborem suplementacji. I pomijając nawet błędy, jeszcze należy pamiętać o tym, że mamy pewne uwarunkowania genetyczne i tak zwane trudne, strategiczne miejsca do tego, żeby ostatecznie się pozbyć tej tkanki tłuszczowej, żeby całe nasze ciało było równomiernie odtłuszczone. Dotyczy się to zarówno zawodników, jak i osób, które po prostu trenują rekreacyjnie, ale również chcą jak najlepszą formę mieć. Myślę, że skoro pytanie jest tak bardzo ogólnie zadane, no to też postaram się niestety odpowiedzieć ogólnie, bo nie wiem dokładnie, o jaką osobę chodzić, to jest kobieta czy mężczyzna, czy ta osoba jaką miała dietę, czy stosowała jakieś suplementy, także jest to taka pewna osoba X, ale możemy kilka przypuszczeń wysunąć, że osoba miała jakąś dietę, może ta dieta była troszkę źle przeprowadzona, jeżeli chodzi o to, jak mocno manipulowała metabolizmem, jeżeli chodzi o spalenie tkanki tłuszczowej. Myślę, że doszło do pewnego momentu, gdzie nastała stagnacja, czyli to spalanie tkanki tłuszczowej ustało i no oczywiście zatrzymało się w tych najtrudniejszych do spalenia miejscach. Myślę, że należałoby wtedy wprowadzić jakąś zmianę w diecie, to na pewno. Czy to zastosować sposób rotacji węglowodanami, jeśli ta osoba była na diecie węglowodanowej, węglowodanowo-białkowej, bo równie dobrze mogła być to dieta tłuszczowa. Odesłałbym do Roberta, bo jest specjalistą w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o dietę tłuszczową, najbardziej ją sprawdził, mógłby również coś doradzić, no ale jak już wspomniałem, rozkminiamy sobie ogólnie tą osobę bez jakichś szczegółów. Jeżeli chodzi o spalenie tkanki tłuszczowej z użyciem suplementów, myślę, że nie należałoby może stosować od razu takich drastycznych spalaczy, jak to się mówi, opartych na substancjach bardzo mocno pobudzających. Jeżeli chodzi o trening, to myślę, że ta osoba równie dobrze mogłaby być przetrenowana, gdzie pewne ilości wody są zatrzymane w różnych miejscach ciała. Może to też być związane z wysokim poziomem kortyzolu. Tak domniemam. Jeśli jest organizm przetrenowany, no po prostu nie będzie w stanie dalej nic osiągnąć, jeżeli chodzi o jakąś korzystną poprawę. Myślę, że należałoby sprawdzić zakwaszenie organizmu, czy w związku właśnie z tym też przetrenowaniem to zakwaszenie nie jest zbyt duże, a są sposoby na to, żeby to zakwaszenie zmniejszyć. Dlatego myślę, że ta osoba jest raczej do rozpatrzenia indywidualnego i może bym prosił, żeby, jeżeli by była zainteresowana, bardziej odkryła swoją osobę i bliżej opisała, jakie są mniej więcej poczynania, jak to miało miejsce wcześniej, wtedy będzie można bardziej tej osobie pomóc.